Siemanko, cześć, cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy kibice! Cześć! Moi drodzy, przed nami kolejny odcinek z tego cyklu Draft Eksperta na dwa pady. Pierwszy odcinek przyjął się bardzo dobrze, spodobał wam się. Nie ma co ukrywać, nam też się spodobał, nie? Nam się spodobał. Był dobry skład, było dobre granie, były emocje. Nie przedłużamy. 5 meczów, 3 bramki, zobaczymy, żeby dzisiaj było lepiej. Jeżeli ten odcinek wam się spodoba, łapeczkę w górę, nowych widzów do subskrypcji kanału. A jak powiedział Bartek, nie przedłużamy, lecimy z wyborem zawodników. Proszę bardzo! Płacimy oczywiście 15 tysięcy monet za tego podwójnego drafcika. I słucham państwa, najpierw formacja. Ja też nie wiem, tam ostatnio graliśmy 4-3-2-1. No to bierzemy tam 4-3-2-1? Tak, no, proszę bardzo. 4-3-2-1 i ikonkę, na początku ikonkę jakąś. Nie, no dobra, no Messi, niech jest Messi. Okej, okay, zaczynam od Messiego. To teraz Ronaldo tu na lewo. Proszę bardzo. Ronaldinho ma. Też ładnie Alba, ale lewe skrzydło Alba? No dobra, no skoro go tak przypisują, w takim razie prawe, no to tu też Suarez może, nie wiem kto. Hazard. Hazard, no, nie miesza. To, Neymarito, cyk. Na razie mocno, na razie jest mocno. To ja zrobię tu, cyk, z tej strony. Tak sobie mieszamy, uwaga. Jest Godin! Pięknie. Jezu, Toni Kroos. Tak jest. No wiadomo, Wayne Rooney. Tu, o, dobra, weźmy tą legendę Manchester United i Evertonu. To ja tu mi się bardziej podoba. No zdecydowanie, tam na razie patrz, jest Ronaldo, no to Ronaldo. Bieremy, bieremy, dawaj Ronaldo. Jezu, Ronaldo! Ronaldo, nie ma się nad czym zastanawiać. Tak myślisz? Tak, tak, no Ronaldo to... Ronaldo to Ronaldo. Ja grałem z Lachem ostatnio i ten Ronaldo to tam miażdżył. No dobra. To jadę dalej, może dalej będą 90. Uwaga, uwaga. Wow! Petersen! W ogóle jakie karty? Co to jest w ogóle? No taki widzisz, spajek burga Niemiec. Dobra, to ja pójdę w bramkarza. No, proszę bardzo. A mamy dużo Hiszpanów. No. Asensio chyba, co? No. Tak? Tak. Dobra. A no, wezmę Pogbę. Nie wiem, jakoś tak... No, weź Pogbę. Zobaczymy, będziemy później jakoś starać się pokładać. Ja idę po bronie. Proszę bardzo. Dobra. No to ja jeszcze w takim razie pójdę tu. Pomocniczka. Uwaga. Dobra. Cases Milan, proszę bardzo. I tak Kroos przecież będzie latał w środku. Just Casemiro! Tak jest. Bieremy, bieremy go. A tu jeszcze będzie go. Jezus, no jak to skład będzie wyglądał. Dobra, to ja idę drugiego środkowego obrońcę. No, dajcie nam coś dobrego na obronę. Dobra. Dobra, Marcelo dajmy ze względu na ten overall. Bo też możemy zrobić niezłą ocenę. Zobaczymy. Prawa obrona. Widać. Poszedł. Czyli lewa obrona jeszcze. Uwaga. Antunes. Musimy go wybrać. No tu ta ławka z prawej strony te rezerwy to po prostu jakiś kosmos. O jest Carrasco. Ten co poszedł do Chin za kasą. Proszę. Trzech do końca. To ja zacznę jeszcze od bramkarza. Dajcie, dajcie, dajcie. Jest Ter Stegen. Tak jest. Oczywiście witaj. No to weź. To ostatni wybór. Bartek wybrał, ja wybieram ostatniego. Akerbi 82. Tak to na razie wygląda. Było dobrze. 3 sekundy, układamy i pokazujemy wam. Jest się kim pochwalić, szczególnie z przodu. Uwaga! Kibice i jest ten skład. 191. Jeszcze przed trenerem. Jeszcze przed trenerem. 190 było w poprzednim odcinku, teraz 191. Nasz strach pomyślał. 191 było w poprzednim odcinku. 190. 191. 190, tak? Sprawdziłem przed chwilą. Dobra, 190, teraz 191. Czyli nie wiem, co będzie w kolejnym odcinku, ale zobaczcie na ten skład. Ja wiem, 192. No i wszystko jasne. Moi drodzy, patrzcie, tu Neymar, Hazard, Pogba. Na pewno będą jakieś zmiany na początku meczu. Wybierzmy jeszcze szybko trenera. To jest kwestia formalności. La Liga Santander, proszę bardzo. O, to masz tak? Tu, o, o. Dobra, no i tak tu nic nie zmieni. Wybierzemy sobie jego.
No i co, lecimy z tym naszym pierwszym rywalem. Jeszcze podsumowanie naszych słów. Patrzcie, jak to wygląda. 191, 14 zawodników z Ligi Santander hiszpańskiej. To mocno. Obrona jest tutaj naszą taką najsłabszą stroną. Piętą Achillesową. Tak jest, ale przód. Tylko żeby ten, umieć tym zagrać i draft może być nasz. Lecimy z pierwszym rywalem. Proszę Państwa, jest składzik. I? No De Gea na bramce. Kurczę, ten De Gea. Ale ogólnie taki skład, no... Do pokonania bym powiedział. Chyba, że tam po drugiej stronie jest taki rywal, który po prostu zobaczy nasz skład i powie... Dzięki. I z takim nas rozjedzie. Bo może się tak zdarzyć, że nas rozjedzie na przykład 5-0, prawda? Może się tak zdarzyć, no. Ale zobaczymy, jak to będzie. Proszę bardzo. Poszedł. Ronaldo podał do Ronaldo. No i niech się dzieje, niech się dzieje. Ojej. Nie. Uff. Zmiany jeszcze. Wszyscy. On też wprowadził parę zmian, więc ma tam coś mocniejszego. I tu. I... O, jeszcze. Aj, nie miał tam jak. Trzeba wracać, bo robi się niebezpiecznie. Nic nie było. Nie, no pani sędzio. Ten kontuzjowany jeszcze dostał tam buta. No, musisz. Ronaldo, jeszcze raz. Ajajaj. De Gea. Przebijać. Kotuje się coraz bardziej. Nasza pięta Achillesowa, czyli obrońcy. Ty, no ale czemu się tak przepchnął tam? Nie! Czemu ten Stegen tak to wybił? Dramat na razie. 1-0. Zamiast dobry draft, to na razie dramat. Kurczę, no. Ajajajajaj. No trzeba gonić. Miluka wygrywa z nami 1-0. Strzał jakiś tym Ronaldo coś. Strzel. No. Tak jest! Piąteczka to jest odpowiedź. O to chodzi. Toni Kroos. Zobaczmy jeszcze raz, tu Ronaldo, poklepanie, Pogba, cross. Przyjęcie i strzał. Musimy strzelać, musimy pamiętać o tym, żeby strzelać. Naprawdę? Naprawdę? Taka szpaka? Takiego szczura nam zasadził? Co ten bramka? Ale tu nas nieźle zwił też w środku, no ta linia obrony. Ale tu... To było zdecydowanie do obrony. Przy słupeczku, no kurczę, 1-2, no dobra, musimy odpowiedzieć tym samym. No co ty to? Co za drama? Co to? Budzimy się ty, Alba, no ty jesteś taki sprinter i co? Bramkarz. Faul, czerwona. Koniec pierwszej części. 2-1 dla naszego przeciwnika. Nie do końca chyba czujemy grę. Nie wiem, coś trzeba tu ruszyć, bo na razie to wygląda cinko, oprócz oczywiście posiadania piłki po naszej stronie. Dobra, lecimy drugą połową i staramy się o lepszą grę. I wracamy. Wracamy, zobaczymy, że okaże się, czy z dalekiej podróży. Musimy coś grać jakoś tak zespołowo bardziej. Ten Ronaldo w ogóle, ja nie wiem, taki zawodnik i nic nie gra. W sensie, że my nic z nim nie gramy. O, zobacz co tu miesza. Ajajajaj. Ale zaczęliśmy, ta druga połowa troszeczkę lepiej, ale no... Messi. No... Co on tam w ogóle się rzucił? Co to było? Co on tam chciał... Aj. Bramkarz. Nie. Wybij. Wyszedł w pole. Wracaj tam. Jorzin z Barzin. Wow! Dobra, idziemy z kontrą. Wróciłem z kontrą. Strzelaj nam bramkę zaraz. Wygadałeś. No nie wykorzystujemy tego potencjału. Taki mamy skład i kurczę, no. Słabo gramy, no. Dziadowo trochę, no. Dziadowo. Trzeba przyznać. 191 ocena draftu. Ronaldo, Messi. No, płakać mi się chce, jak patrzę na naszą grę. Oj,
oj. Upokorzenie. Jestem coraz bardziej czerwony. No wstyd mi po prostu za tą naszą grę. Takim składem. Dajcie znać, czy komuś też się tak zdarzyło, że miał taki skład, a zagrał tak słabo jak mnie. Koniec. No. I to by było na tyle. No co my mamy powiedzieć? No, żeby nie było, staraliśmy się, nie? To nie. Ale jakoś całkowicie, tak jak w tym pierwszym naszym drafcie na dwa pady, no udało się pograć. Były bramki, były wielkie emocje. To tutaj nawet zabrakło tych emocji. Największe emocje to były w drafcie przy wyborze zawodników. No nie wiem, zobaczymy w ogóle co jest w paczkach. Zobaczymy i obiecujemy poprawę. Obiecujemy właśnie, żeby poćwiczyć coś, bo to jest klucz chyba tego. Uwaga. Wow! Dwóch Ronaldo, jeden Dele Alli. No, od razu złota paczka. Tak jest. Ale emocje. O, jest, ikona. Tak blisko. Uwaga. Papadopoulos. Sprzedawaj ich tam wszystkich. Co to za klub? Kutar. Druga liga niemiecka. Kutar. Uwaga. Ile kasy wpadło. Wallala. Patrz, Polak będzie. Będzie Polak. Nie. Mówiłem, że nie? On był w Polsce, teraz na wakacjach. Dobra. Jest Polak! Malarz! Arek Malarz, mistrz Polski z tego sezonu, proszę bardzo. I sprzedaj. Był malarz, nie ma malarza. I kibice, ten drugi w naszym wykonaniu draft na dwa pady poszedł nam w świetle, jeśli chodzi o wybieranie składu. Tak, tutaj się z Bartkiem zgodzę. 191. Skupmy się na pozytywach. Także ja myślę, że nie wiem, czy to jest właśnie nie klucz na następne odcinki, żebyśmy tylko wybierali skład. Może właśnie do tego się nadajemy najbardziej. Jeżeli chodzi o grę, to z pewnością musimy poćwiczyć mocno, co? Tak jest. Obiecuję. Dzięki bardzo za dzisiaj, za tą haniebną rozgrywkę. Widzimy się w kolejnych odcinkach i dajcie na pocieszenie łapkę w górę, a nowych widzów zapraszamy do subskrypcji kanału. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.